ustalmy jedną rzecz. Kaśka to jest kawał cholery. Brudny charakter. Uwielbiam z nią grać na scenie. Natomiast jako na przykład, gdy była producentką spektakli, no bo ona też to przedstawienie Nowy Jork Prohibicja wyprodukowała. Ogromny wysiłek. Nikt nie potrafi mnie tak wtrącić z równowagi, doprowadzić do furii, jak Kasia Zielińska właśnie. Ściągnął spodnie raz. Na ostatniej próbie przed świętami Bożego Narodzenia. No co się wydarza, jak są święta, macie próbę? Na przykład przed Wigilią, co się może wydarzyć? No to ja widzę, że tu research był zrobiony. Opowiadam tę anegdotę zawsze z rozkoszą. Ja również. Byliśmy już w bardzo takim gorączkowym okresie przygotowań do premiery spektaklu. A Kasia niestety jeszcze była producentką. A Kasia ciągle dzwonił telefon. Jak już zadzwonił w jakimś wyjątkowo trudnym momencie utworu, nad którym się wiedzieliśmy, i ona po prostu porwała telefon i wyszła. Ja dostałem takiego szału. Musiałam dopiąć umowy. Bez umów nie ruszymy. Siedział cały, wiesz, zespół, koledzy, reżyser. Nowe osoby, inspicjentka, która dopiero przyszła do teatru. Pierwszy dzień jej pracy. I ta Kasia, która z otwartymi ustami, z tym telefonem w pół drogi do ucha stała, a ja krzyczałem, że jak w takim, ja tak nie mogę pracować, że jeżeli ona nie ma czasu na próbę, to proszę bardzo, ja też nie mam czasu na próbę i ja wychodzę. I zacząłem się zbierać do domu, więc zacząłem zdejmować sobie te ciuchy, koszulkę, spodnie, buty. I nagle się zorientowałem, że od 5 minut stoję w samych spoconych majtach. Przed całym zespołem, przed reżyserem, przed tą Kaśką. I oni tak trochę są przerażeni, a trochę są na granicy, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Ja stałem i z dobrych 5 minut w samych gaciach na Golasa ryczałem na Katarzynę Zielińską. No właśnie. Tak było. To były najgorsze moje święta. Spotkaliśmy się parę dni po Nowym Roku, żeby już na ten ostatni okres, no zbieramy się, jeszcze się ta próba nie zaczęła. Coś mruknęliśmy do siebie dzień dobry z Kasią, nawet nie spojrzeliśmy sobie w oczy. No i już ma się zacząć i w tym momencie ja mówię, drodzy Państwo, ja chciałem, zanim zaczniemy, bardzo przeprosić, że mnie tak poniosło na tej ostatniej próbie i Kasię też bardzo chciałem przeprosić, mam świadomość, że ona ma trudną sytuację. I Kaśka natychmiast powiedziała, tak, tak, ja też bardzo wszystkich przepraszam i w ogóle nie ma sprawy i kochani, róbmy dalej. To jest Kaśki taka cecha, za którą bardzo cenię, bo ja też trochę taki jestem. My jesteśmy obydwoje nerwusy, my wybuchamy, po czym mija, nie wiem, pół godziny, godzina i mówimy, słuchaj, przepraszam cię, jakoś mnie poniosło. Tak, ja też cię przepraszam. I nie ma w ogóle problemu, nie ma powrotu do tematu. To prawda.